Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Teletydzień. Dwa tygodnie pustek w wielu sklepach, biurach i zakładach to początek mogącego się zrealizować dramatu gospodarczego. Tarcza antykryzysowa daje możliwość pomocy przedsiębiorcom także na szczeblu gminnym. Pani Wiesława ma swój punkt krawiecki przy ulicy Bankowej. Do czasu ogłoszenia epidemii w Polsce i przed wprowadzeniem obostrzeń pracy było na tyle dużo, że w zakładzie szyły jeszcze 4 osoby. Obroty spadły o około 80%. Klienci zostali w domu, w myśl zasady zostań w domu, wraz z nimi ich pieniądze. Nawet jeśli mają rzeczy zrobione, które gdzieś tam są zrobione, to nie odbierają ich po prostu. Ciężką sytuację mają także przedsiębiorcy branż usługowych, jak biura rachunkowe. Pani Izabela przeniosła swój punkt do Polic ze Szczecina. Wówczas nie martwiła się wysokimi czynszami, bo byli klienci i przepływ pieniędzy. 80% klientów, z którymi współpracuję od lat, poinformowało nas, że nie będą w stanie uregulować w przyszłym miesiącu swoich zobowiązań, gdyż albo musieli zawiesić działalność gospodarczą, albo mają w bardzo ograniczonej ilości prowadzą. Coraz wyraźniej wśród polickich przedsiębiorców widać efekt domina. Jeśli nie będzie przedsiębiorców, to biura rachunkowe także będą się zamykać. Pani Sylwia od 15 lat prowadzi salon fryzjerski i zatrudnia pracowników, przyjmuje też uczniów. Obroty nagle spadły o 100%. Skoro nie pracujemy, to wiadomo, nie zarabiamy. Nie ma nas tutaj, nie ma pieniążków. No, w obecnej chwili po prostu nie stać nas na czynsz, który został w tym roku podniesiony przez naszą gminę. Nie wiem, jak będzie tak cały czas, to po prostu nie wiem, czy nie będę musiała zrezygnować, odstąpić od umowy, dzierżawy lokalu. Branże zajmującą się urodą i zdrowiem, jak zabiegi rehabilitacyjne czy salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i piercingu od 1 kwietnia zgodnie z nowymi obostrzeniami muszą na czas trwania epidemii zamknąć drzwi dla swoich klientów. Jednak z uwagi na brak klientów i w trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorcy nie pracują już od połowy marca. Koszty utrzymania takiego gabinetu są bardzo wysokie. Niestety od 16 marca lokal jest zamknięty, więc obroty spadły o 100%. W takiej sytuacji jako przedsiębiorcy lokalni liczymy na pomoc i wsparcie gminy Police. Dużą pomocą okazałoby się na czas zamknięcia naszych firm umorzenie płacenia czynszu. Na ulicę Bankową swój zakład jubilerski przeniósł Zbigniew Kupidura. Zmiana punktu na bardziej atrakcyjny wymagała inwestycji, ruszenia oszczędności i budowania swojej pozycji w nowym miejscu. Zainwestowałem wszystkie swoje oszczędności, żeby wyposażyć sklep w niezbędny sprzęt i urządzenia do wykonywania wyżej wymienionej działalności. Na początku marca wszystkich nas dotknął kryzys związany z pandemią koronawirusa. Osobiście w dniach 9-23 marca z powodu obowiązkowej kwarantanny miałem sklep zamknięty. Od kilku dni otwieram sklep na 3-4 godzin, niestety klientów brak. W trudnej sytuacji znalazły się także branże gastronomiczne. Pani Wioleta Mąkowska od 11 lat prowadzi swój punkt i zatrudnia ludzi. Obecnie realizuje zamówienia tylko na dowóz, a klientów jest za mało, by pokryć koszty. Obroty w moim lokalu spadły o 90%. Na chwilę obecną oczywiście musimy dokładać ze swoich oszczędności, które zaoszczędziliśmy sobie wcześniej. Na chwilę obecną, tak jak widać, jeżeli to tak dalej będzie, to niestety, ale będę musiała wymówić umowę najmu w trybie pilnym, bo nawet nie stać mnie na dokładanie do tego. Gmina Police przygotowała swój pakiet pomocy dla przedsiębiorców. To trudna sytuacja, w której trzeba pomóc ludziom, tłumaczy wiceburmistrz Jakub Pisański. Rozwiązania gminy kierują się w stronę uchylania opłaty za czynsz w czasie, kiedy właściciele firm nie są w stanie ich utrzymać.